Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Deman, a to jest kolejny odcinek z Silent Hill Shattered Memories. Odcinek... Poczekaj, ósmy chyba? Już nie wiem, straciłem rachubę. Od razu powiem wam, że nagrywam ten odcinek, jak jeszcze poprzedni odcinek nie wyszedł. Jest jeszcze zaplanowany. Jest wtorek. Odcinek wyjdzie jutro, w środę. A tylko z uwagi na to, że przychodzi nowy rok, a zarazem schodzi stary rok, to mogę mieć trochę mało czasu na ogarnięcie wszystkiego w terminie, więc uznałem, że se nagram wcześniej, żeby nie mieć obsuwy, potencjalnie. Może nie będzie obsuwy, może będę miał czas, ale wolę, żeby wszystko było pewniej, okej? Okay? To w ten sposób zrobimy. No, więc tak to wszystko wygląda. Powitaj serdecznie wszystkich. Mam nadzieję, żeście wszyscy zdrowi. Na start. Zrobiłem se test. Byłem ciekawy, po prostu, jak działa ta gra na Wii. Może to jest kwestia emulatora, może nie. Odpaliłem grę na emulatorze, podpiąłem sobie, a w sumie to może wam nawet pokażę, udowodnię, że nie kłamie. No więc, podpiąłem sobie prawdziwego Wiilota, Wiimote to się chyba nazywa, Wiimote, Nunchaku i taki extender, dlatego że jest pewna rzecz z takimi kontrolerami, dlatego że są dwa typy kontrolerów, mówię o tych kontrolerach, bo to jest tylko taka dostawka do tego. Otóż, istnieją kontrolery, które są takie standardowe, to jest taka starsza wersja kontrolerów i to jest kontroler, który ja mam tutaj. Istnieje też nowsza wersja kontrolerów, które mają jakby wbudowane, jakby to wam powiedzieć, śledzenie tego pilota, coś w tym stylu, taki rozszerzenie tego, że ten pilot jest bardziej samoświadomy, gdzie się znajduje, jak jeśli chodzi o to tutaj, no bo to jest pilot, który działa na podczerwień, z tego co pamiętam, i ten dodatek daje temu pilotowi taką możliwość, że dzięki temu jest w stanie ten pilot ogarniać bez, bo normalnie w starej konsoli Wii musieliście mieć taki odbiornik do podczerwieni, to znaczy piloty jak działają na podczerwień, tu jest taka dioda, która podczerwone światło wysyła do odbiornika, odbiornik to odbiera i jakieś tam rzeczy z tym robi, nie? Więc to służy do tego, żeby nie był potrzebny ten odbiornik, to bo jak ja do kompa odbiornik podepnę, no nie da rady. Więc to jest przystawka taka, która służy do tego, żeby tego nie było potrzeba. No, nowsze Wiimote'y już tego nie potrzebują, bo mają to wbite i charakteryzuje się to tym, że Wiimote ma tutaj napisane, że jest tutaj jest taki napis, taki w takim kształcie napis, że to już tu w środku jest. Motion Plus to się nazywa, czy coś w tym stylu. W każdym razie, odpaliłem sobie na tym kontrolerze, może podłożę już. Odpaliłem sobie na tym kontrolerze grę, nie? Bo tam można podpiąć ten kontroler na Bluetooth bezpośrednio do kompa, wszystko w porządku. I tak mi się beznadziejnie źle grało, o Boże kochany. Może to jest kwestia, że ja zbyt jestem przyzwyczajony do pada po prostu i ten nowy kontroler jest czymś zupełnie innym dla mnie i nie byłem w stanie się przyzwyczaić. Ale tak mi ta latarka latała, to było tak nieintuicyjne to sterowanie. Nie wiem, czy to kwestia mojej łapy, niezręcznej łapy, czy coś takiego, czy może miałem źle ustawiony emulator, może kalibracja była nie ta, whatever. Ale tak mi się źle grało, tak mi się dużo lepiej na padzie gra w to wszystko, że to jest dramat, naprawdę. O, czyli w przyszłości wydaje mi się, że nawet jakbym grał w gry na Wii jakiekolwiek, no to raczej bym poszedł po prostu w emulację wszystkim padem po prostu, nie? Bo wydaje mi się, że to by był lepszy pomysł niż granie na Wiimote. Jeszcze chyba będę miał jakieś podejście, jak jakaś inna gra mi się trafi, to może będę miał podejście pod Wiimote'a i spróbuję na nim grać. Ale było ciężko, naprawdę. Kamera mi latała na wszystkie strony, tylko nie tam, gdzie mogłem. I nic nie widziałem, szedłem dosłownie na ślepo. Dużo lepiej się czuję grając na padzie, szczerze wam powiem. Ale to może kwestia przyzwyczajenia. Taka mała historia da start. No, było wesoło. Trochę mi też problemów nasprawiał ten pilot, żeby go podpiąć, ale się da. Te piloty w tym momencie, nawet podróbki jakbyście kupili, to podejrzewam na Ali albo gdzieś, to nie jest droga inwestycja. Podejrzewam, że nie sprawdzałem samych pilotów, no bo mam tego pilota, to nie sprawdzałem, czy da się go kupić, ale pewnie się da kupić podróbkę tanią dosyć, bo ta konsola ma już dużo czasu. Nawet już bez... nie trzeba będzie tej dostawki sobie kupować do tego, podejrzewam. Więc... no.
Także sky is the limit, polecam wam, żeby spróbować na tym. Sami ocenicie, czy dobrze się na tym gra, czy nie. Chyba że ktoś z was grał na Wii w tą grę i jest w stanie potwierdzić albo zaprzeczyć, że się dobrze gra, albo nie. Bo mi się grało okropnie, ale może to kwestia przyzwyczajenia. Więc jeżeli ktoś przeszedł jakąś część gry, a może nawet całą, w ten sposób, na tym kontrolerze, to chętnie posłucham waszych wrażeń. Bo moje były paskudne. Dobra, cofamy się, bo tutaj potrzebowaliśmy. Ja to przewinę, bo tutaj żeśmy robili wszystko, co mieliśmy robić. Więc tak, telewizor możemy sobie włączyć, ale to, co mieliśmy zrobić, to mieliśmy babeczkę podglądać w tym lustrze i zobaczyć, co się wtedy wydarzy. Ja mam profil psychologiczny Go to Horny Jail. No to muszę... Okej. To muszę się trzymać tego profilu. Co nie? No właśnie. Także se żeśmy pooglądali. Siedzimy jako trusie, że nic się nie stało. I saw you peeping. Wait. You should have been better behaved. Now I don't feel so good. Pop into the bathroom and get me some pills. The red ones in the cabinet. Sure. Tu jest taka ciekawostka, że za każdym razem jak się przechodzi tę grę, to jak się odgrywa ta scenka, to inne piguły się losują. Nie? Więc takie tam info. Ciekawostkowe info. Patrzcie, no są odbicia w szybie, to jest masakra. Jedna rzecz mi się strasznie podobała na tym pilocie. Jak trzeba kręcić jakąś gałką czy czymś takim, nie? Na kontrolerze ruchowym, no to faktycznie bierzecie tego pilota i obracacie i ta gałka w grze się obraca, tak jak się obraca pilot. To mi się strasznie podobało, bo jest takie bardziej naturalne niż tutaj granie padem. No ale mówię, te sterowanie to była, o Jezus, dramat. No ale fajnie. Gra, widać, że ta gra była przystosowana bardziej pod takie właśnie ruchowe pierdolety niż... No, otwierać policja. Pod takie ruchowe pierdolety była przystosowana, bo czuć. No widzicie, różne te takie gesty są i tak dalej, więc bardzo możliwe, że na początku gra była po prostu pomyślana na Wii. Nie wiem, czy tak jest, a tak zgaduję. A tak to przynajmniej wygląda. A potem dopiero została przełożona na inne. Dobra, mieliśmy czerwone jej przynieść, nie? Dobra. Proszę bardzo, czerwone pigulsy. Nie jestem pewien, czy o czerwone chodziło, ale chyba tak. Chyba o czerwonych powiedziała. Proszę bardzo. Thanks. Water? No, fine. Self-medication. The one true perk of the healthcare profession. It's not just coffee that keeps us going 24/7. Okay, I'm going to sleep now. You let yourself out. You feel guilty about everything. When we all lived in huts and wore furs, we worried over the simple things. Food, water, whether animals would come and eat us in the night. Now we have supermarkets, bottled water, and 38 caliber home security. So what keeps us awake at night? More often than not, guilt. If only I had acted differently. If only I hadn't said that. If only I'd said something. You beat yourself up with your past. Don't blame yourself. Blame the world. Blame God. Blame me. Okay, this is my favorite. Let me introduce some friends of mine. This is King Harold. His daughter, the chaste Celestine. A prince called Wilhelm. And a bull. He doesn't have a name. Prince Wilhelm is passionately in love with Celestine. But she does not love him. One day, Wilhelm comes to the king and asks for Celestine's hand in marriage. Celestine begs the king not to marry her to Wilhelm, but the king ignores her pleas. Royal protocol means he must say yes to the match.
They are married, and Wilhelm takes Celestine back with him to his kingdom. That night, he attempts to consummate the marriage, but the distraught Celestine flees. She runs from the safety of the castle and across a field, ignoring the sign which warns of danger. In that field is a bull, who, seeing the girl, charges her. She falls under his hooves and is killed instantly. What I want you to do is line the players up according to how guilty they are of Celestine's death. Whose fault was it? At the left, most culpable, to the right, most innocent. You want to hear that again? Dobra. Czyli tak, streszczając to, co nam ziomeczek powiedział, że kiedyś, jak mieszkaliśmy w chatach ulepionych z błota i gówna, to martwiliśmy się o to, żeby mieć co jeść, czy nas dzikie zwierzęta nie wytargają w nocy, czy nie zamarzniemy w ciapunk, czy będziemy mieli co pić, tego typu takie prozaiczne rzeczy, prawda? Teraz, kiedy mamy ogrzewanie, mamy jedzenie, supermarkety, bezpieczeństwo, tego typu pierdolety, to się martwimy o różne inne, wyższego rzędu rzeczy, to znaczy o jakieś poczucie winy, tego typu jakieś nierozwiązane sprawy z przeszłości, etc. I teraz tak, odnośnie tej historii, co tutaj się działa? Historia brzmiała mniej więcej tak, że był sobie król. Król miał córkę. Córka była ładna, piękna, wszystko cudownie, nie? Co miało być, to miała na swoim miejscu nawet więcej. To dziwnie zabrzmiało. W każdym razie przyszedł se królewicz z innego królestwa i stwierdził, że on chce się z nią hajtnąć, bo się spodobało, jak kręci różnymi częściami ciała na dyskotece. No to mówi do króla: ej, hopy, ja bym chciał tą rękę, tą tej córki twojej, jej rękę to do siebie, żeby ją tam unga bunga. A król mówi: dobra, będzie unga bunga, tylko musisz ją poślubić. No i ta córka powiedziała, że ona nie chce absolutnie żadnego ślubu, on to parchaty ten królewicz, brzydki jak noc, jeszcze śmierdzi mu z ryja, bo zębów nie myje. Zresztą żre dużo fasoli i pierdzi po nocy. No i król mówi: słuchaj, ja cię rozumiem, ale to nie ma innej opcji, trzeba cię wydać za mąż, żeby był spokój. No i rzecz była taka, że jednak za to mąż się tam udało zrobić. On se tam, królewicz, zabrał sobie do swojego królestwa. Podczas pierwszej nocy stwierdził, że ta unga bunga chce sobie odbyć z nią. Ona stwierdziła, że taki wafel, nie dam ci nic, weź spierdziel. A on mówi, że jednak musi być, się zaczął do niej tam kleić. Ona stwierdziła, że elo, wypierdzieliła na swoim długim warkoczu przez okno, wyleciała i zaczęła uciekać. No i zaczęła uciekać w stronę jakiegoś pola. Na polu był taki znak, że tam jest jakiś dzik, jakiś taki słoń, jakieś wielka bestio, co nie lubi bardzo gości i tam generalnie się nie włazi, bo się ginie. Ona to zignorowała, nie widziała, pobiegła. No i tam był byk. No i byk stwierdził, że ktoś do mnie biegnie, pewnie żorcie. No to za nią naczarżował na nią. Przebiegł po niej i generalnie kobita wyjechała kopytami do przodu. No i teraz moje zadanie jest takie, żeby przydzielić w kolejności, kto jest najbardziej winny śmierci tej kobieciny, a kto najmniej. Najbardziej to z lewej strony, a najmniej z prawej strony. Więc teraz kwestia wygląda tak, że ja muszę to ocenić. Nie muszę jeszcze raz tego wysłuchiwać. Dobra. Więc tak, kto jest najbardziej winny jej śmierci? Byk to bym podejrzewał najmniej raczej, bo to dzikie zwierzę, on ma instynkt, coś do niego biegło, on nie wiedział, co się dzieje, no to ja bym tam go nie winił za bardzo, bo że on jest raczej najmniej winny, bym powiedział, w tym wszystkim, w całej tej aferze. Później tak, jeśli chodzi o to, no kobita no też nie jest za bardzo winna, no wiadomo, że przebiegła do tego pola, no ale to nie widziała, uciekała przed jakimś typem, to chciał ją tam zunga bungować, więc no ja bym powiedział, że też mało winna tylko tego, że źle pobiegła, no i tyle. Teraz mam zagwozdkę między tymi dwoma kalafiorami, bo tych typów to ja trochę nie ogarniam, w sensie, który tu był bardziej winny? Ja bym powiedział, że no król to taki bardzo tradycyjny, no co mógł mówić, mógł posłuchać tej córki i mógł nie wydawać jej za mąż, ale takie były czasy wtedy. Czasami też ciężko to tłumaczyć, ale mam problem, co bardziej. Ja bym powiedział, że... Znaczy, może zróbmy to tak.
uważam, że ohydnym jest to, co zrobił ten koleś, że to jest strasznie ohydna rzecz i paskudna, bo to jest... No nie, nie, tak się nie robi. Nie będę tego dalej komentował, nienawidzę takiej sytuacji. Więc ten typ będzie najbardziej winny. A ten typ, no trudno, dostaje drugie miejsce, srebrny medal w mistrzostwach winy, musi tak zostać. Ja bym powiedział, że jakoś tak by to było. Chyba. No i nie wiem, czy to będzie dobrze, czy nie będzie dobrze, ale będzie jakoś tam, nie? Także, no, tak. Poor Wilhelm. You think if he really loved her, he would never have forced the marriage. I find the best cure for guilt is to never get caught in the first place. Let's continue. New waypoint. Okej, i to było coś miało znaczyć? Czekaj chwilę, muszę jedną rzecz sprawdzić. Wszystko git. Dobra. To miało coś tutaj zmienić? Coś miało znaczyć to, co ja tu zrobiłem? Czy... Bo trochę pogubiony jestem. Siema. Halo? Dobra, 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 bo ja nie potrzebuję nic więcej, dobra. No dobra, to tylko możemy chyba stąd wyjść. Nic mądrzejszego tu nie zrobimy. Raczej. Tu wszystko już pozbierałem. No dobra, no to wyjazd. Cóż innego mogę zrobić, kimże jestem, żeby coś tutaj dalej kombinować. Ale urocze miejsce. Piękna kamienica powojenna. No piękne miejsce. Building... Co tu jest napisane? Superintendent? Out of hours and emergencies. Dobra, zadzwonimy oczywiście. Bo dzwonimy na każdy numer, który tylko się trafi. 4139. Halo, halo, jest emergency. Ten budynek potrzebuje zburzenia, wybudowania na nowo. Building superintendent. Sorry, sorry, my kids have been acting up. Haven't had much sleep. What can I do for you? Sorry if I woke you. No, it's fine, it's fine. What can I do? I don't know. I guess... I don't know. Aha. Super. Obudziłem chłopa w środku nocy. Cudowne. Dobra, coś tu jeszcze ciekawego jest? Są jakieś śmieci. Tu nie ma raczej, że muszę sobie włączyć jakieś... bezpieczniki czy coś takiego, nie? Nie ma wizytorów po 10 wieczorem. Bez muzyki w niedzielę. W oknach nie można nic kłaść, nawet ikon świętych papajów. Nie można dostarczać gazet. 2 tygodnie przed imprezą trzeba dać o tym znać. Nie ma ozdób na drzwiach. Chyba, że było zezwolenie. Dziękujemy. Temi Campbell, Committee Chair. Koleś kij połknięty ewidentnie. Out of order. Może musimy użyć... Tu jest chyba wyjście, nie? Czekaj, a mamy jakąś mapę albo coś takiego? Tam muszę iść. Okej, czyli tu jest wyjście z tych apartamentów. To na razie bym nie chciał. Bo tam jeszcze możemy przejść. Nie? No. Otwierać. Co tu jest, że taka minigierka była? Klucz nastawny. Jakiś piękny obraz. I nic za bardzo ciekawego więcej. A jak ja pójdę tutaj, to pójdę w apartamenty jeszcze, tak? Czyżby tam te drzwi były zamknięte, czy jak to działa? No bo jeżeli tutaj mogę sobie otworzyć... Nie, nie, poczekaj chwilę. A drugą stroną to co by się wydarzyło, jakbym poszedł? W ogóle da się inną stroną wyjść? Syndrom Silent Hilla wiecznie żywy. No kimże ja jestem, żeby się temu przeciwstawiać? Jestem tylko małym trybikiem w tej wielkiej maszynie. Ta jest. Dobrze, to tak. My musimy iść tam. O kurde, to całkiem daleko jest.
Czyli podejrzewam, że muszę iść w lewo i później w prawo. Mam strasznie dużo drogi do przebycia, bym powiedział. Bo pytanie brzmi, którędy ja mam iść? Czy tędy, czy... Nie pamiętam, kiedy ostatni razem dostałem takie... O! To jest 6... 5, 5, 5, 6, 2, 5, 5. Dobra, jazda. Dzwonimy oczywiście. 6, 2, 5, 5. O! Urocza muzyka. Dobrze. Coś jeszcze tutaj jest ciekawego? Nie. Dobra. To podejrzewam, że albo właśnie tu będzie zamknięte. Security cameras. Nie można kraść pieniędzy, wszyscy cię widzą. Inwigilancja. Nie parkować, bo odholują. No ciekawe, którędy przyjadą. Opatrz, można tu przejść. Car Park Entrance. Dobra. To zaraz, bo jak tutaj mogę przejść, to jeszcze chwila. Więc albo to jest rzecz fabularna, albo... Albo tam jakieś mementos i inne tego typu pierdoły są. Jedna z tych dwóch rzeczy pewnie zachodzi. A się przekonamy, która. To jeszcze sobie przejdźmy może tu. Bo tutaj jak przejdę, to idę... No to nie będę miał za bardzo dużo opcji, ale zobaczymy. Café Noir. Napiłbym się kawy, kurde. No, kawa jest dobra. Golden Leaf Warehouse. Popatrz! Wespiąć się mogę. Kurde, to teraz gdzie ja mam fabułę? Czy tu czytam? Dobre pytanie. Poczekaj. Jak przejdę tu... Zrobimy tak, bo ja nie jestem pewien, a nie chcę fabuły dalej pchnąć. Zapiszemy sobie na slocie 10 i będziemy iść dalej. Po prostu nie chcę nic ominąć, chcę wam wszystko pokazać, nie? Klasyczek gatunku. O, patrz, czekaj, tam jest jakieś okno. To nie jest fabuła. Tak mi się wydaje. Bo gdyby to była fabuła, to bym nie miał takiego przejścia, o. O, czekaj, message jakiś. Michel. Cześć, Harry. Tu Michel. Mam nadzieję, że dotarłeś do domu w jednym kawałku. Nadal czekam na Johna, żeby tutaj przyjechał. Cóż za weekend, M. Czekaj, to miałem nieprzeczytane? Dobra, to już słuchałem wcześniej. Tylko dostałem wiadomość. To teraz nie wiem, czy to jest warehouse, czyli jestem w tych jakichś magazynach. Cokolwiek one oznaczają. Toluca Mall Logistic Reevaluation Schedule. Postmortem. Czyli możliwe, że to są jakieś plany, tak? Co będą robić, w jakim tygodniu, ile czasu? Planowanie chyba po prostu zwykłe. Raczej tak. O, proszę. Synthetic femur. Dobra, to jest jakaś zabawka dla psiaka. Memento, czyli po prostu tutaj mieliśmy nie iść. To dobrze trafiłem akurat. Bo nie chciałem tutaj iść. Jeszcze. A tu? Tyś coś jest? Coś mogę skserować. Albo nie. Nie, no nie mogę tu nic wcisnąć chyba. Żadnych przycisków ani nic takiego nie ma. Nie.
Mogę to tylko zamknąć. Okej, right. Otwarte. Opatrz. W magazynie jestem. Cóż ja tutaj mogę znaleźć? Forklift safety. Zostawiam wam do przeczytania. Ewenementualnie. Jakby ktoś chciał sobie poczytać safety rules od wózków widłowych. To jak najbardziej jest opcja. Jest coś takiego dziwnego i niepokojącego w pustych magazynach. Znaczy w magazynach, w których nie ma totalnie ludzi. Ostatnio sobie czytałem taką rzecz. Jest taki koncept jak Liminal Spaces, coś w tym stylu, jakoś tak się to nazywa. To ostatnio strasznie popularność zyskało. Myślałem, że muzyka ucichła. Strasznie zyskało popularność ostatnio. Nawet kieplerzy, zobaczcie. To są takie miejsca, na przykład jak macie puste... No kiepy nawet rozrzucili na podłodze, coś cudownego. To są takie koncepty, jak na przykład macie... 44, to nie jest chyba kawałek numeru, nie? Mam nadzieję, że nie. Puste korytarze w hotelu, nie? No to są takie bardzo długie... Nieraz hotele mają takie bardzo długie korytarze. Po lewej i po prawej stronie macie pokoje, wejścia do pokoi, nie? I to jest taki puste, długie pomieszczenie, bez żadnych ludzi. Jak się tak patrzy na zdjęcia takich właśnie pomieszczeń, to wywołuje pewien niepokój. Takie liminal spaces to się właśnie tak ładnie nazywa. Kłódeczka. Jest tu jeszcze jakieś przejście? Jest. Proszę bardzo. Cały czas mam ciszę. Jestem raczony ciszą. Nic tu oczywiście nie ma, póki nie będzie wyraźnego trójkąta, to nic tutaj nie będę w stanie podnieść i tak dalej. Idziemy dalej. Wyszedłem tu. A na mapie jestem gdzie? Tutaj wylazłem. Okej, wychodzi na to, że to chyba tyle, co tutaj można znaleźć, bo tam raczej łaziłem i tutaj nic raczej nie ma innego, nie? Mi się przynajmniej wydaje. Są jakieś roślinki. A tak poza tym, no to pustka. Oba, czekaj. Breaks your heart. Dearest little one, we love you. Even now you're gone. Chyba ktoś tu zginął. Są kwiaty położone. Przykre trochę. Pedestrian entry to garage. Garage. Czyli to jest, rozumiem, wejście do mall parking. Na parking tutaj możemy wejść. A to jest w ogóle otwarte tutaj? O labości, otwarte. Wielka lokacja, znowu otwarta. Dobra, to za moment. Można przez parking sobie wleźć, no to za chwilę. Jeszcze sobie muszę tutaj obczaić, czy tu na zewnątrz czegoś nie ma. Mamy Toluca Mall. Mam jakieś wrażenie, że to tu mamy iść. No to tak trochę wygląda, jakbyśmy mieli tutaj przejść. O, zdecydowanie. Lisa? What's wrong? I don't feel well. I woke up. I had such a terrible dream. Blood everywhere. Try to stay calm, Lisa. I'm coming. Oh, God, Harry. Please hurry. Oje, runa. No dobra, biegniemy. Coś tam się dzieje naszej kuleżance. To chyba tylko tędy mogę przejść, nie? Nie widziałem innego przejścia. Mam nadzieję, że to nie jest wyścig z czasem, że jak ja się spóźnię, to coś będzie dupa, nie? Oby nie. No to normalnie to timer by mi chyba gra pokazała, jakby było coś takiego. Mam nadzieję przynajmniej, że tak jest.
że moje założenie jest trafne, że po prostu mam się spieszyć, ale bez przesady. Wiecie, że postać jest... ma plot armor do momentu, aż nie przyjdę na miejsce. Plot armor to jest w ogóle cudowne określenie. Że postać nie może zginąć, bo dzięki historii jest nieśmiertelna. Typu, nie wiem, przeżywa naprawdę takie gówna, że srogie, że normalna osoba by już dawno wikitowała, ale ta postać przeżywa, bo jest potrzebna do fabuły. Cudowne określenie. Czekaj, apartments to było tutaj. Co ja jeszcze miałem chyba wam dokończyć o tym? Miałem chyba jeszcze dopowiedzieć, a to zaraz sobie przypomnę. Lisa? No! Don't move. No. This isn't what... I said don't move. Stand up and step away from the girl. This isn't what it looks like. Stop talking. What have you done? She was in an accident. I didn't do this. Accident? Shut the hell up. You've been feeding me bullshit all night. You bastard. I didn't... Shut up! I know you're not Harry Mason. Uroczo. A, czyli faktycznie będziemy musieli w przyszłości iść do tego supermarketu. Halo, proszę pani. Proszę, nie wiem, nie strzelać. Ale się zdziwi, jak się odmrozi. To jest w ogóle może super moc Harego, nie? Że jeżeli się czuje zagrożony, no to zamraża wszystkich dookoła. To by było. Omoshiro. Kekei genkai desu. Ostatnio dużo Boruto oglądam i mi się po prostu udzielają różne... To jest bez sensu to, co ja powiedziałem prawdopodobnie teraz, bo zupełnie nie znam japońskiego, ale... Ach, ale śmieszne to czasami brzmi. Zwłaszcza dla kogoś, kto pewnie zna ten język. Jest ktoś z was, kto w sensie mówi po angielsku, nie po angielsku, po japońsku i rozumie, na przykład, nie wiem, leci anime, bez napisów jesteście w stanie cisnąć? To mnie ciekawi, czy jest wśród nas taka osoba. No dobra, to co, wyłazimy, nie? Ładowanie. O bogowie, pościg. Więc ja mam iść... po Luka Mall, okej. Okay. Mam po prostu iść w to samo miejsce, tylko... tylko, że jest wszystko zamrożone. Pytanie, czy to będzie takie łatwe, żeby tam dotrzeć. No oczywiście, że nie. Ja powiem wam, że klimat tych lokacji, no jest. Niby ten wcześniejszy. Ten wcześniejszy design lokacji, chodzi mi bardziej o... tutaj się idzie. Czyli podejrzewam, że muszę iść prosto i w lewo, chyba? Nie wiem, spróbujemy. Ten wcześniejszy design lokacji, czyli w tych poprzednich częściach. Łańcuchy, rdza... jakieś ciała wiszące. To było coś, to muszę przyznać. Ale ten lodowy świat też nie wygląda źle. Serio. Fajnie to sobie zrobili. Dobra, dziękuję bardzo. Podziękuję za garnki. Dobra, możesz nie? Weź wyjdź. Jezu, jakie wpieniające są te typy. Dobra, i strzelam, że chyba muszę iść gdzieś w lewo? Chyba tak, bo mam... pracę. Dobra. Nie wiem, spróbuję w lewo. Mol! Dobra, chyba jest git. Chyba w dobre miejsce idziemy. Upierdzielaj! Drupalu, ty. Tutaj? I guess so. Jeśli się skończy ta flara i się trochę uspokoi wokół mnie, to... a, to tutaj mam iść. Chyba. Dobra, otwórz mapę. No i idziemy dobrze. W lewo mam chyba iść teraz jakoś.
Chyba tak właściwie to jestem już w tym. To Luca Mall. Przynajmniej tak to wygląda, jakbym już był w tym miejscu. Muszę do wejścia przejść, czy coś? Where am I? Otwieraj mapę. Dobrze, idę. Dobra. Git. To nie będzie długa sekwencja. Teraz jakoś w prawo? No, bardzo dziwne te lokacje tutaj są. Garage access south. Dobra, to się zgadza. Tak, skoro jest spokój. Pa, dobrze, idziemy. Git. Dobra, i ostatnia rzecz. W lewą stronę mam iść. Okej. Okay. A, bo to jest wszystko takie odzwierciedlenie trochę tych wszystkich lokacji, co są normalnie. Jest git. Jesteśmy na miejscu. No ta sekwencja była bardzo miłosierna. Nie wiem, jakby to ładniej powiedzieć. Ale to naprawdę szło zdzierżyć. Dobra, co tu my mamy? Słuchajmy. Wait. No, I don't want those colors. I want my favorite colors. What are your favorite colors? Mom knows. I'm sure she does. You hear that? Yeah, well, she won't tell me. The mascot? The cartoon bird? Okay. Like this, sweetie? Yes. Mascot, cartoon bird. Czyli podejrzewam, że tak. Ta dziewczynka chciała jakieś gumy w swoich ulubionych kolorach, takie do rzucia. To się nie nazywały łamiszczęki, nie? Łamiszczęki to były takie kurna... O Jezu, jakby to tak ładnie opisać. Ja tylko kilka razy trafiłem na łamiszczęki. To były... To są takie cuksy, które się... To trochę... Dobra, powiem wam, z czym mi się to kojarzy. To mi się to kojarzy trochę jak z jadalna porcelana. Tak mi się kojarzy te cuksy, że one... Miały taką jakby skorupkę, że to się i w środku było chyba miękkie, czy nie? Nie pamiętam już, co to było. Wiem, że była skorupka taka, która się potrafiła rozgryźć można ją było, że się w kawałki rozwala. Wiecie, o co mi chodzi? Tak jakby się porcelaną o podłogę walnęło, to mniej więcej coś takiego. Nie wiem, czemu się tak kojarzy, ale tak mi się kojarzy. Jeszcze były chyba kwaśne. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Kurna łamiszczęka to jest dzieciństwo jednak. Chętnie. Gumballs. Okej, okay, będzie 150 zł. Wink, wink dla ludzi, co wiedzą. Czyli co, mam użyć tej maszynki i mam ulubiony kolor. Maskot, czyli jakaś maskotka, jakiś tam ptok. A jest jeszcze jakaś podpowiedź, co to ma być? Bo ja widziałem tylko jakąś taką maskotkę w postaci jakiegoś takiego ptaka tukana, czy... Coś ten deseń i teraz nie wiem, czy to ma być to, czy to ma być co innego. No dobra. Próbujemy. Turn. Aha, mogę to. Zielone. I skąd ja mam kurna wiedzieć to? Jaki jest ulubiony kolor? Maskot. Mogę też na pałę po prostu próbować, nie? Teoretycznie możemy zrobić tak. O, zapiszemy grę. Pobiegam se trochę. O, czekaj, waypoint jakiś dodano. To Luca Mall, ja tam szedłem. Dobra, poczekaj, to ja muszę iść w lewo. Ta. No dobra, to biegniemy, czyli wychodziło na to, że ja muszę stąd wyjść, żeby poszukać tej maskotki. No dobra, biegniemy i szukamy, no co ja mogę zrobić? To jest chyba część tej sekwencji. Tędy i teraz jeszcze w prawo na to wychodzi.
Oh boy. Dobra, dobra. O Jezu, one są szybsze ode mnie. Okej, czekaj, shops jakieś? Może w shops to będzie? Dobra, chyba jest git, czyli musimy iść jakoś w lewo. O, weź wyjdź. O, i teraz w prawo gdzieś? Gdzieś tu? I tutaj by było, tylko... Tylko ja nie czaję, jaki to ma być kolor w takim razie? Czerwony, czy co? O, zrobimy sobie zdjęcie. No bo ten tukan jest... kolorowy, więc... Szczerze mówiąc, to nie wiem, jaki to kolor ma mieć. Dobra. W lewo idziemy. Wracamy tam, gdzie byliśmy. Może teraz tam trafię. W kolor. Albo czerwony. No ale chyba jak miał być kolor tej maskotki, to ma być chyba raczej... tak jak jest upierzona, czyli na czerwono, nie? Tak bym strzelał przynajmniej. Dobra, tu jest wejście. Dobra, czyli tak, wychodzi, że chyba czerwony, bym powiedział. O, git? A, nie, czekaj, dobra. Już wiem, trzeba... Okej, trzeba takie kolory, jak jest dziób tego tukana. Takie kolory trzeba tam zrobić. Dobra, co się stanie, jeżeli te cztery wezmę? Tu mogę... Aha, dobra, kolejny się wywali. Dobra, no to rzecz jest taka, idziemy do galerii. Galeria, kamera, tu jest galeria, dobra. View to niekoniecznie i to. Tylko teraz pytanie, czy to ma być tak po kolei, czy to ma być odwrotnie? No dobra, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy. Żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy. Dobra. Dobra, fioletowy najpierw. Żółty, pomarańczowy, różowy. Różowy, o. Żółty, pomarańczowy. Czy jest pomarańczowy, czy to ma być czerwony? Pomarańczowego to ja tu nie widzę, więc możliwe, że to był jakiś czerwony po prostu. Dobra, jedziemy z czerwonym i jeszcze żółty się przyda. Chyba, że będzie odwrotnie, bo możliwe, że trzeba odwrotnie tego tukana. Okej, udało się. Dobra, udało się. Otworzyło nam kolejne przejście. Ostatni do windy to zgniłe jajo. Dobra. Dalsze uciekanie, czy wrócimy do normalności? Okej, jest wszystko git. Czyli to tak jak jest zwykle, czyli to się zwykle kończy na... Toluca Mall, no. Weszliśmy sobie. Czyli to zawsze się kończy w ten sposób, ta sekwencja, że po prostu albo muszę jakoś łamigłówkę rozwiązać, albo przed nimi uciec i siema. Dobra, message. Hej dziewczyny, witajcie z powrotem w Toluca Mall, domu doświadczeń. Czegokolwiek szukacie, na pewno to tutaj mamy. Najnowsze trendy modowe. Najlepsze salony, najlepsze żarcie w okolicy i najnowsze filmy, jakie tylko wyszły. Poczujcie się jak księżniczki w tym dniu, każdego dnia, tutaj w Toluca Mall.
Alright. Ciemno jak w dupie, szczerze powiedziawszy. Strasznie mi się to nie podoba i nie lubię takich gier, które są tak ciemne. A dobra, no to co, standardowo obiegniemy wszystko dookoła. Czy ja mam jakąś mapę? Nie. Czyli muszę trochę na ślepo lecieć. No dobra, to lecimy na ślepo. Można zadzwonić. Jobs in your area. Samotne prace w twojej okolicy. 78, 72. Jazda. You're through to Tolucamal Enterprises HR department. Susan Spencer is no longer employed by this company. For all HR inquiries, please contact us by mail. Mhm. Wszystko mailem. Coś tu jeszcze jest. Nic specjalnego. Niewymagane doświadczenie, bardzo przyjemnie. Co my tu mamy? The Family Pet. I to są jedyne drzwi, które nie wyglądają na zamknięte. Czyli jakiś sklep... taki, o! Czyli jakiś taki sklep... nie weterynaryjny, kurde. Zoologiczny, o, tego mi brakowało słowa. Dobra, środek to zaraz. Jeszcze sobie popatrzymy tutaj z zewnątrz te rzeczy. Tu jakieś torebki, książki tego typu. O, o, o! Tego, żem się nie spodziewał. To jest nagranie od ochroniarza, który przymknął oko na to, że jakaś dziewczynka coś ukradła chyba, czy coś takiego, bo ostatnio jak ją złapali, to uznał, że bardzo dużo smutku w jej oczach widzi, więc teraz nie chciał jej znowu jej robić problemów. Coś w tym stylu. Dobra. Lecimy dalej. The Woodshed Living. I sklep z drewnem? Galerii handlowej? Trochę dziwne, szczerze mówiąc, ale dobra. I czy coś tu jeszcze jest ciekawego? Nie specjalnie. Wal się. Powiedz nie wandalizmowi. Wal się jest napisane sprayem. Coś cudownego. Ach, artyzm, artyzm. Dobra, co jest jeszcze na środku tutaj? Automobil. Coś jest w automobilu, czy nie? Specjalnie. Co to za ulotka? Wygraj samochód. Karaoke, okej, czyli jakiś konkurs karaoke. Sing yourself to success. Wyśpiewaj sobie drogę do zwycięstwa. 29 tysięcy dolarów samochód. Ja bym wolał samochód. Pewnie więcej wart. Coś tu jeszcze jest? Congelo, Gelus, Votex. Takie marki samochodu jak są w tym. W GTA, nie? Też zawsze jest jakieś takie dziwne marki samochodów są. A tu już jeden chyba wygrany. Albo zabrany. Którekolwiek z tych... No dobra, jedyne co możemy zrobić to chyba iść w tamto miejsce. To było dostępne. Nic więcej tu nie można wykminić. Także... jazda? Nic tu więcej nie ma. Nic tu więcej mądrego nie mogę zrobić. Dobra, jazda. Co mamy tutaj? Dzień dobry. Widzę już coś, co można podnieść, ale raczej pewnie to jest jakaś łamigłówka, tak bym szczelął. Te kojce. Szczerze? Wolę, żeby były puste, niż żeby tu miały być jakieś szczątki. Trochę mniej przykre jest wtedy. Jest dla jakichś świnek morskich i dla chomików? Żarcia głównie. Najlepszy wybór dla twojego zwierzaka. Kasa fiskalna. Emperor Pet Food. To już takie dobre! Oj, oj, oj! Taka dobra karma! Quality choice for a king's pet.
Najlepszej jakości karma. Oho. Żeby tutaj? Rybki się ostały tutaj, niemożliwe. Czekaj, czekaj, bo gdzieś mi coś tu śnieży, tylko nie wiem co. Na szczęście też nie ma żadnych dog food. Na szczęście tutaj też nie ma żadnych. Czekaj, czekaj, czekaj. A gdzie ja mam patrzeć? Tu? O, ewidentnie tutaj, no. I'm looking for a dog. Here. Oh, you're looking for that dog? No, no, no. Or not this dog. One that looks the same. Exactly the same? Right. You're in luck. Szukam psa. Takiego jak ten. Dokładnie takiego jak ten. Czyli co, że złapali tego psa gdzieś i go sprzedają? Trochę nie rozumiem tej wiadomości. Trochę tak to brzmiało. No dobra, tu nie mogę nic mądrego też zrobić. Nie mogę nawet wejść za... Mogę! Mogę stąd wyjść. Dobra, to najpierw sobie obczajmy, co jest tutaj. Bo mam opcję. Mam wybór w tej grze. To jest niebywałe. Okej, to jest... Aha, muszę to rozkręcić najpierw. Czekaj, czekaj. Nie no, tak to powinno być. Chyba, że to ma być tak, no ale to wtedy będzie zamknięte. A nie, jednak nie, teraz jest otwarte. Memento! Klisza aparatu, color. Ciekawe, czy można by było to jakoś wywołać. Niewywołane wspomnienia, albo nierozwinięte wspomnienia. Biedny zwierzak. Te rybki to też prawdopodobnie tutaj długo nie wyżyją, tak jak miałbym strzelać. One tutaj są, nie wiem czy je ktoś dokarmi czy nie, ale jak miałbym strzelać to raczej nie. Bardzo przyjemna muzyczka. Zwykle w Silentach to taka raczej. Cisza była, no i się po muzyka skończyła. Skończyło się babce sranie. A jak wrócę, to nadal będzie muzyka, czy nie? Tak. Ale to jest tak perfidne. Tu już nie ma muzyki. Ma być cisza. Ma być mrocznie, ma być cisza. Ma być zło. Ciemny korytarz. Uroczo. Dobra, ciemny korytarz. Uroczo. W normalnym Silencie to bym się obawiał, że coś na mnie wyskoczy, coś mnie zabije i tak dalej, a tu to tak... Siema. O, wiadomość nowa. Menedżerowie sklepów i personel. To był cudowny miesiąc dla Toluca Mall, kolejny cudowny miesiąc. Ale nie możemy się w tym momencie zatrzymać. Nasza misja w zapewnianiu najlepszej jakości doświadczeń zakupowych nigdy nie będzie ukończona. Tego miesiąca skupiamy się na emocjach konsumentów. O, dobra. Randomowi tajemniczy zatrudnione osoby będą sprawiały, żeby polepszyć emocje, humor zakupowiczów w każdej z placówek. No i na tym będzie ich polegać ich robota, po prostu poprawieniu emocji, doświadczeń tych klientów. Zawsze pamiętajcie, nie jesteście tutaj po to, żeby sprzedawać. Jesteście tutaj po to, żeby uczynić ludzi szczęśliwymi. Jaki długi SMS. Jeżeli im bardziej będą szczęśliwi, tym więcej pieniędzy zostawią u nas. Sklepy, które nie będą, nie spełnią tego naszego limitu, a raczej inaczej, sklepy, które nie sprawią, że ci nasi tajemniczy klienci, czyli tajemniczy klient to taki klient wynajęty, żeby przepatrzeć, czy dany sklep, dane miejsce spełnia jakieś standardy jakości. Jeżeli dane sklepy nie spełnią standardów tego tajemniczego klienta, będą raportowane do menedżera, do zarządu wyżej, jeżeli nie spełniają jakimś tam norm.
Utrzymujcie uśmiechy na twarzach klientów. Okej. Tu jakieś kurde wyryte. Ktoś wygryzł ścianę. Dziurę w ścianie ktoś wygryzł. To już dosłownie żartynk, żeby coś kupić. O! Weszliśmy sobie sklepem, a raczej zapleczem sobie tutaj weszliśmy. Discover our new rounds of military vehicles. Modele jakieś. Try me out. Okej. Go. Change track. Zepsułem. Dobra, klucz podniosłem. To było coś innego. No ale znowu powtórzyło się to, że jeszcze nie mam... Jeszcze nie znalazłem drzwi, a już znalazłem klucz. Znaczy wiem, że to do tych drzwi, ale dosłownie ten klucz jest zaraz obok. Come on! Oh. Pokonuje mnie ta gra i to tak zupełnie pokonuje mnie swoją logiką, nie? Dobra, w tym miejscu zakończymy ten odcinek, uważam. Jest już najwyższy czas, chyba nawet się trochę przedłużyło. Tak się dobrze grało, po prostu mi się dobrze... Dobrze mi się to w to gra, nie? Dlatego, że jest... że to jest Silent Hill, ale dlatego, że jakoś tak... Klimacik mi się podoba, który robi ta gra. Po prostu, tak o, jakoś tak się przyjemnie to przechodzi. No jestem bardzo ciekawy, co będzie dalej. To mnie bardzo ciekawi, co się będzie dalej działo, bo na razie jest wesoło. Są wybuchy, są pościgi. Są pościgi w sumie, faktycznie, no. Dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... Na razie.